Tak się dobrze spało. A tu znowu do roboty. Ach, no nic, trzeba robić pieniążki na smaczki. No i włączamy kotputer. I myk. No. Kotputer uruchomiony. Ustawiamy tryb głośno mówiący, żeby gorzej mnie było słychać i żebym mógł sobie biegać po mieszkanku. Halo, halo? Tutaj obsługa klienta. Niechętnie pomogę. Nie! Nie da się dodać więcej osób do bliskich kontaktów. Trzeba kupić dodatkową pamięć. 1000 smaczków rocznie w pakiecie Spotify. Tak, taka apka do muzyczki. Halo, dzień dobry. Tutaj koci telefon zaufania. Halo, dzień dobry, ja jestem pies. No to co mi tu pan? Co mi tu pan? To jest telefon dla kotów. Ale ja mam właśnie problem z kotem. Bije mnie kot. O, to chętnie posłucham. No, to ja nawet nie wiem od czego zacząć. Jest strasznie otyły i taki, że ja nawet nie wiem jaki on ma kolor. Taki szary, ale niebieski. Ale jest tak agresywny, ciągle mi rozkazuje i jest dla mnie niemiły. Nie? Gutek? Nie dość, że specjalista to czyta w myślach? To u ciebie bym nie poczytał za dużo. Boczek? Przepraszam, ja przełączę pana do innego działu. Dzień dobry, informuję, że rozmowa jest kod rejestrowana. Proszę podać kod klienta i numer miał miał. Dobrze, teraz poproszę o potwierdzenie numeru PSL. Dziękuję. Jeszcze data urodzenia matki i ulubiony smak smaczków. Aha, aha. Wszystko się zgadza. W czym mogę pomóc? To ja przełączę. Nie no, umiem. Ale nie mam ochoty. Koleżanka panu pomoże. Pip. Halo? Tutaj Boczysław Boczkowski. Kot taktuje się z firmy Kici Kici Miau Miau. Zalega pan z rachunkiem za smaczki. Halo? Halo? No i lecimy do kotmornika. Dzień dobry, tutaj Boczek. Prezes hurtowni, najlepsza hurtownia. Tak, mamy na stanie najlepszą karmę na świecie. Tak, Dolina Noteci, zgadza się. Okej. Okay. No dobra, nie jestem prezesem. Ale ile tej karmy będzie? Okej, przyjmuję zamówienie. Nie! Ja mam teraz przerwę. Nie ma mowy. Nie zrobię nic, póki mój asystent nie przyniesie mi smaczków. Co? Jak to ja nie mam asystenta? Przepraszam za spóźnienie. Miałem pilne spotkanie z drzemką. No, pora na trzecie śniadanie! Mózg do pracy potrzebuje dobrego jedzonka. Mniam. Aż się chce do pracy. Nie wracać. Szefuniu? Możemy odroczyć deadline? Mam akurat 17 sekund do drzemki. Robię research na temat jedzenia posiłku co 10 minut. Zaraz wracam. Ej, ja mam teraz integrację z poduszką na kanapie. Zróbcie tego kola beze mnie, dobra? Dziękuję za telefon. Proszę poczekać chwilę, muszę się przeciągnąć. Przełączę do kolegi. Proszę mówić głośniej! Mój człowiek właśnie odkurza! Cześć, tu Boczek z Miał Linii Finansowej. Widzę, że masz na koncie wystarczająco miał monet, żeby zakupić pakiet premium kocich drzemek. Włączy się automatycznie po upływie losowego czasu. Tak, wszyscy kochamy ekstra drzemki. Nie ma za co! A teraz proszę o wypełnienie ankiety. Halo? 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 Jak to od 2 godzin ma pan pusto w miseczce? Człowiek nie reaguje? Wysyłam kocią brygadę antyterrorystyczną! Tylko nie wiem jak. Tutaj jest hurtownia, a nie posterunek. Dzień dobry. Boczek z infolinii Kici Kici Miau Miau. Widzę w systemie, że brakuje jednej opcji do aktywowania. Codziennego głaskania na zawołanie. Czy mogę to dodać do pana pakietu? Przepraszam za hałasy, ale zrzucam doniczki z parapetu. Dzień dobry. Z tej strony Boczek. Proszę mówić szybko, bo za 3 minuty kończę moje 8-godzinne obijanie się i przechodzę w tryb drzemki. Nie, jednak za 2 minuty. Nie, zaraz. O, jednak teraz. Żegnam. Dobranoc. A, no tak, oczywiście. Jak już się napracujesz, to w nagrodę masz co? Więcej pracy. Pora na pytania do Boczka. A kto to dostał maila? To mój telefonik? O, na rachunek. Na, jeszcze rachunek. Skąd ja mam na to brać wszystko? Zapytaj Boczka. Ile macie lat? Czy pozdrowicie kota jak siekiera? I psa pranie? I psa... tędy? Boczek, co jest? Albo nie założyłem soczewek, a ja trochę nie widzę. To ja przeczytam.
No, a ten nie umie czytać. No trudno, następne pytanko. Ale pozdrawiamy wszystkich z tego ostatniego, pierwszego. Pozdrawiamy. Gutek, wolisz inwazję latających ramenów samurajów, czy ramenów samurajów zombie? Ja wolę ramen niż zombie, bo ramen to mój kumpel, a żadnego zombie nie znam. Masz piękne wąsy, Boczek. Jak to robisz? Po pierwsze doskonałe geny, po drugie doskonała doskonałość, a po trzecie codzienna pielęgnacja. Im więcej doniczek zrzuci kot, tym piękniej wąsy będą mu rosnąć. Nie zrymowałeś! Następne pytanie! Pytanie do Boczka, króla wszechświata, najlepszego kota na świecie, cudownego idola wszystkich kotów, ludzi i stworzeń istniejących na ziemi, Bogu sława. Ktoś myśli, że Boczek to skrót od Bogusław. Nie śmiej się. Nie Bogusław, tylko Boczysław. Pytanie do Gustawa Chmurki. Czy wiesz, że jesteś moim ulubionym zwierzęciem ze spółki zoo? Tak. Nie, ja jestem najlepszy. Mój pies jak znajdzie coś na dworze, to od razu zakopie i nigdy nie odkopie, a legenda głosi, że te rzeczy, co zakopała, będą tam jeszcze kilka tysięcy lat, nim jakieś inne psy to odkopią, bo tak głęboko i dobrze zakopuje. No i dokładnie w taki sposób tworzy się znaleziska archeologiczne. Już tłumaczę. Najpierw starożytność. Ludzie sobie chodzą i robią głupoty, jak to ludzie. Chodzą w kółko, gadają, cześć Maciek, cześć Hania, ho, ho, wziąłeś kredyt? Nie, jeszcze nie, ho, 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 a ty co tam robisz? O, oglądam takie literki na papierze, o, czytasz książkę? No, teraz, ho, idę po dzieci do przedszkola. No, i wtedy przychodzi pies, zabiera im najważniejsze rzeczy i zakupuje, żeby ktoś kiedyś wiedział, jak oni żyli. I tak działa historia. No, myślę, że wystarczy już tych pytań. Uciekamy, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.